Cześć! Witajcie w dzisiejszym filmie na kanale Podwórkowiec. Dziś budujemy drewutnie z palet. Zapraszam! No to tak jak powiedziałem we wstępie, dziś razem z moim super pomocnikiem, czyli z Jasiem, budujemy drewutnie, oczywiście między innymi na ten stos drewna, który znajduje się za nami. Do tej pory suszyliśmy drewno w blaszaku, ale to naprawdę nie jest dobry pomysł, bo się po prostu ten sposób nie sprawdza. Drewno jednak potrzebuje świeżego powietrza, potrzebuje przewiewu. No i musimy z blaszaka drewienko wynieść na zewnątrz, więc po to jest nam potrzebna drewno. Drewutnia. O, Jaś właśnie pędzi do Gosi. Słuchajcie, ja tu mam koleżankę. Ja mam koleżankę, no i muszę przerwać, ale może jeszcze potem będę. Jeśli ktokolwiek nie słyszał. Okej. Jaś popędził do koleżanki, do Gosi, którą zresztą pozdrawiamy bardzo serdecznie. No to co, bierzemy się do pracy. Moja drewutnia zajrzę do moich zapisków. To będzie wygląd, będzie bardzo prosta w ogóle konstrukcja. Będzie po prostu miała delikatnie zabudowane boki oraz tył. Będzie miała z tyłu 2 metry wysokości, z przodu będzie miała 1,90 m. Będzie miała 80 cm głębokości, 240 cm długości czy szerokości, jak kto woli. A ponieważ jest jeszcze sporo pracy, to mam nadzieję, że to już się nagra. No to w takim razie zobaczcie.
Jak na razie konstrukcja wygląda mniej więcej w ten sposób, to znaczy to, co Wam pokazywałem, czyli ten przód i tył udało mi się jakoś złożyć, no a oprócz tego zacząłem już po prostu to wszystko obijać z tyłu takimi deskami. To wszystko, co widzicie, to są wszystko deski z palet. To są deski, które po prostu miałem w blaszaku, więc na szczęście nie musiałem ich kupować. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Jeżeli nie wystarczy, to co najwyżej na dach, który także chcę zrobić drewniany. No i pozostało po prostu tutaj z tego boku jeszcze do wysokości 190 cm dobić szczebelki. To samo z tyłu i jeszcze tamten jeden bok. W międzyczasie trochę zmieniłem koncepcję, bo już stwierdziłem, że taka drewutnia o wysokości 2 metrów będzie po prostu za wysoka. Na szczęście mogę to jeszcze skorygować i zrobię o 10 cm niższą, to znaczy tył będzie miał 190, przód będzie miał 180, będzie całkiem spory spadek między tyłem a przodem, bo tutaj jest 80 cm, a będzie 10 cm wysokości, więc to jest całkiem sporo. No to w takim razie ja biorę się do dalszej pracy, czyli do przycinania i do przykręcania. No oczywiście został jeszcze środek cały do wypełnienia, więc to jest praca na dziś. Jeszcze trzeba to, rzecz jasna, oczywiście jakoś oszlifować, no i pomalować. Nie wiem, czy zdążę wszystko zrobić dzisiaj, dlatego biorę się do pracy. Właśnie tak jak widzieliście przed tym momentem, dokręciłem ostatnią deskę z tych bocznych. Te tutaj tylne są już dokręcone, więc teraz pozostaje przykręcenie tych desek, które będą służyły za dno, za tę powierzchnię, na której będzie układać się drewno. Nawet wyłonię się z cienia, proszę bardzo. Kolejny dzień jakże intensywnej pracy przy drewutni. Oczywiście to jeszcze nie koniec odcinka, to po pierwsze, a po drugie to także nie koniec pracy, bo jak na razie, jak widzieliście, są jedynie szczebelki, te boczne wszystkie, a więc no, jeszcze całkiem sporo zostało do zrobienia. Oczywiście to wszystko, co tutaj przed momentem przykręcałem, przybijałem, trzeba będzie już niedługo wyszlifować. Trzeba będzie również zająć się dachem, tylko muszę pomyśleć, co z tym dachem zrobić, bo miałem koncepcję taką, żeby były tam po prostu deseczki i żeby na siebie zachodziły i w ten sposób, żeby sobie woda spływała, ale niestety nie mam już więcej palet i tym bardziej nie mam już więcej desek. To znaczy mam jeszcze dwie palety, ale są przyciśnięte, więc musiałbym to, co na nich jest, po prostu zrzucić, przerzucić i wtedy ewentualnie trochę materiału bym miał. No ale zobaczymy, może wpadnę do jutra na jakiś inny plan i jakiś inny pomysł pojawi mi się w głowie. A jak na razie to, co zrobiłem dziś, zobaczcie sami. Nie będę kończył tego odcinka, bo oczywiście to tylko koniec kolejnego.
za czyszczenie tego wszystkiego. Pracy jest dość sporo, jak widzicie. Słuchajcie, nie będę Was męczył pokazywaniem tego, jak czyszczę każdą ścianę, bo tego jest jeszcze całkiem sporo. Jak widzieliście, najpierw używałem szlifierki taśmowej, czyli tak zwanego czołgu. Później szlifierki tej po prostu zwykłej, mimośrodowej, ona się chyba tak nazywa, tej obrotowej takiej. A teraz w międzyczasie jeszcze na koniec czyszczę te przestrzenie między szparami taką zwykłą kostką do po prostu ścierania.
innego, jak po prostu ładować drewno i czekać, aż wyschnie. No i to tyle, albo aż tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Podwórkowca. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobało się, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, to oczywiście łapka w dół. Zachęcam do zostawienia komentarza i koniecznie do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Podwórkowiec. Cześć!